witam serdecznie. Nazywam się siostra Małgorzata Langner. Jestem franciszkanką, misjonarką Marii. Pracuję tutaj na Madagaskarze od 14 lat w szpitalu w środkowej części Madagaskaru. Miejscowość nazywa się Antsirabe. I od 85 lat prowadzimy tutaj szpital. Na początku to był szpital tylko położniczy. I w ubiegłym roku, 18 grudnia, otwarliśmy nowe skrzydło szpitala. Obecnie mamy 140 łóżek i teraz w tym czasie takim trudnym dla całego świata, korona, gdzie wszyscy walczą z tą chorobą koronawirus, my również tutaj na Madagaskarze przeżywamy krytyczne chwile. Obecnie w szpitalu mamy 70 osób z koronawirus i brakuje nam tlenu. I do tej pory używamy tylko koncentratorów, mamy ich tylko 30. A ludzie, którzy trafiają do nas, wszyscy mają problemy z oddychaniem, duszą się. I bardzo prosimy, jeżeli to jest możliwe, to pomoc w zakupie generatora tlenu, który kosztuje 105 tysięcy euro. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, bo inne szpitale w Antsirabe też mają problemy z tlenem. Znajdujemy się 200 km od stolicy i tlen musimy zamawiać w stolicy i teraz na całym Madagaskarze wszędzie brakuje tego tlenu i nie nadążają nam przywozić. Dziękuję. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli będzie możliwa taka pomoc. Dziękuję bardzo.